Witajcie w gotowaniu z Janą i w mojej kuchni. Dziś przygotujemy pyszną letnią sałatkę. Sałaty i z innych smacznych składników, dzięki którym nie będzie nam tak gorąco. Zapraszam, co nam będzie potrzebne do naszej sałatki letniej. Sałata, ja mam miks, ale można na przykład samą rukolę lub inną sałatę. Troszkę mięty. Kawałek arbuza, którego wkroimy do sałatki. Dzięki niemu będzie nasza sałatka bardzo orzeźwiająca. Sefeta. Czarne oliwki. Sok z cytryny. Oliwa z oliwek. Sól, pieprz i miód do sosu oczywiście. To co? Bierzemy się za przyrządzenie naszej sałatki. Jeśli macie inną sałatę, to trzeba ją poszarpać. Ja mam taką. Dorzucić po prostu miętę. Jak macie więcej, to można dodać więcej. No chyba, że nie lubicie. Do tego oliwki. Zaraz pokroimy słodkiego arbuza. Tak, tak. Owoce też nadają się do jedzenia, do sałatek. Bardzo dobrze się komponują. Na przykład też truskawki. Kroimy w kosteczkę i wrzucamy. Jeśli nie jedliście jeszcze sałatki tej wersji, bardzo polecam. Bardzo pyszna, naprawdę orzeźwiająca, dzięki arbuzowi i mięcie. Jest bardzo lekka. No i oczywiście mamy witaminki w sobie, a arbuz ma bardzo dużo wody. Co dalej? Serfeta został. Kosteczkę. Mało składników. Szybciutko się robi. Idealnie się nadaje też na letniego grilla. I został nam tylko do zrobienia sos. Sosu będzie nam potrzebne. No oczywiście oliwa z oliwek, sól, pieprz i miód, który nada słodyczy naszemu sosowi. Łyżka miodu. Dwie łyżki soku z cytryny. Trzy łyżki oliwy z oliwek. Sól. Pieprz. Mieszamy. Polewamy naszym dressingiem sałatkę i jemy. Ja Was chciałam zaprosić na moją grupę na Facebooku, na której pysznie gotujemy i sprawdzamy przepisy wege. Wchodzimy w świat wege. Jeśli chcecie jakieś nowe przepisy, dowiedzieć się, co jest zdrowe, co nie, co zastępuje białko zamiast mięsa, to zapraszam Was serdecznie. Co środy są live'y. Kulinarne ciekawostki.
link będzie tutaj na dole i w opisie. Polewamy naszą sałatkę. I po prostu mieszamy. Nasza pyszna sałateczka jest gotowa. Zapraszam do gotowania ze mną.